Witam serdecznie, Radosław Krawężnik, telewizja Kurwizja. Moi drodzy, dzisiaj jesteśmy na pięknych polskich ulicach i pytamy polskich Polaków, jak im się żyje w związku z rekordową inflacją i wzrostem cen. O, tu już widzimy pierwszą panią, która idzie, zapytamy ją, jak jej się żyje. Proszę pani, witam, proszę pani. Telewizja Kurwizja. Witam pani elegancka na szpilkach w ciąży. Droga pani, jak pani się żyje w związku z wysoką inflacją? No proszę pana, no jak mi się żyje, no widzi pan, jestem w ciąży, no już nawet nie pamiętam w którym miesiącu. Już nawet nie pamiętam, proszę pana, w którym miesiącu, no. No a teraz, proszę pana, takie ceny wyjebane, to mleko, tak? Bo dzieci to mleko piją. Tak, proszę pani, mleko. Tak, kurwa, jak koty, panie, jak koty, no, to mleko, panie, takie drogie ponoć, ja nie wiem, jak ja urodzę, proszę pana, to nie wiem za co, ja temu dziecku to mleko kupię, proszę pana, no, to jest, kurwa, szok, normalnie, powiem panu, że w ogóle takie ceny teraz tak drogo, pić się chcę, się napiła czegoś, panie. Ale to oczywiście napiłaby się pani mleka, bo w ciąży nie wolno pić. No! Tylko niskoprocentowy, ty radleri, panie, napierdalam, to się nic nie stanie, no, że pana, w ogóle ciężkie czasy, wie pan, no, no ceny tak drogo, ta inflacja nas zapierdala, panie, no, a ja jeszcze, że pana, taką samą matką wychowującą będę i... A to ojciec opuścił niestety, odszedł, tak? Nie, proszę pana, gdybym ja wiedziała, kto jest ojcem, proszę pana, to wygrana bym była, kurwa, alimenty bym jebała, chuj. A teraz, proszę pana, no nie wiem nawet, kto jest ojcem, wie pan, no i tak, no takie życie, kurwa, no panie, no ciężkie czasy, ciężkie. O, witam panie doktorze, jak panu się żyje w związku z inflacją? O, witam serdecznie, bardzo mi miło, tak, jestem doktor Leży, tak? I proszę państwa, no jak mi się żyje, no bardzo ciężko mi się żyje, tak? Bo pracuję w Narodowym Funduszu Zdrowia. No i tu, wie państwo, to nie jest złote miasto inków, tak? Dodatki covidowe się skończyły i po prostu walczymy o życie, tak? Walczymy o życie, nie tylko pacjenta, ale i swoje, tak? Życie walczymy. I no i tak to jest, no daj Bóg, co, mamy tą prywatną posługę do pacjenta, w sensie tą prywatne gabinety, to jakoś idzie wyżyć, no, ale ogólnie jest ciężko, tak? Jest ciężko, proszę państwa, i... No i no jest ciężko, no, no bardzo ciężko jest. Myślę, że nie jeden lekarz powie, że jest ciężko, no. Także... A co by pan doktor zalecił ludziom w związku właśnie z tą inflacją, jako doktor? Dużo rutyna skorpinu, brać pozytywum, tak, i chodzić prywatnie, żeby nam lekarze, żeby my lekarze mogli przeżyć, tak, prywatnie, dużo prywatnie chodzić. Tak, dziękuję. Witam proszę księdza, telewizja Kurwizja. Pytanko, jak księdzu się żyje w związku z tą inflacją, z tym podwyżką cen? O, panie, ciężko się księżom żyje w tych czasach, ciężko panie. Ja właśnie wracam od parafianki Joli, 26-letniej Joli, blondynki z dużymi piersiami, którą krzepiłem, słowem ją krzepiłem. Właśnie, żeby ją pocieszyć w związku z tymi podwyższonymi cenami, z tą inflacją, że życie po prostu jest drogie. Także nam, księżom, też się ciężko żyje. Parafianie mają coraz mniej pieniędzy, coraz mniej nam dają, coraz mniej się dzielą. Co jest oczywiście niezrozumiałe, bo ksiądz też musi żyć, parafię musi utrzymać. OC zapłacić za samochód, którym podąża do parafianek. Ciężkie czasy nastały dla nas wszystkich, tak. I księżom też się ciężko żyje. Niech Bóg będzie z nami. Z Jarosławem Kaczyńskim. I Mateuszem Morawieckim. Bo dzięki nim przetrwamy ten ciężki czas.